Prawdopodobnie każdy z was kiedyś w internecie zobaczył skrót JD. Skrót ten był wszędzie. Od Twitcha, po filmy ekipy, do radia. W roku 2019 JD otrzymało najwięcej głosów w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku, jednak zostało zdyskwalifikowane. Ale czy właściwie jest JD? J w tym dwuliterowym skrócie to wulgarne oraz pejoratywnie nacechowane określenie uprawiania miłości. Za to D to D-stream. Kim jest Diss? Dlaczego aż tyle osób go nie lubi, że słowo obrażające go zostało nieformalnym młodzieżowym słowem roku? Jest on bezpodstawną ofiarą hejtu w internecie? A może jednak zasłużył na to wszystko? Historia Dissa zaczyna się w 2012, kiedy został on komentatorem LOLa. I tak naprawdę już w tym momencie zaczynają się kontrowersje z nim związane. Pomimo, że był komentatorem, to na swoich streamach na Twitchu zachowywał się nie do końca w odpowiedni sposób. Dosyć mocno obrażał wszystkich dookoła podczas gier i był on mocno toksyczny. No i chuj zrobił gęka na Shibanie! Ja pierdolę! Co zrodziło falę oburzonych ludzi ze świata sportowego, którzy uważali, że Diss swoim zachowaniem mocno szkodził całemu środowisku. Wtedy też Diss zaczął wydawać się w sprzeczki z ludźmi na forach lolowych, pokazując tym, jak łatwo go sprowokować. Oraz zaczął usuwać kompilacje swoich rage'ów z YouTube'a, pokazując nie po raz ostatni, że zupełnie nie rozumie, czym jest efekt Streisand. Efekt ten polega na tym, że w momencie, gdy ktoś próbuje ocenzurować lub usunąć coś z internetu, dzieje się rzecz zupełnie odwrotna, a informacja, którą próbujesz usunąć, zostaje jeszcze bardziej rozpowszechniona. W 2014 pojawia się pierwsza większa drama z udziałem Dissa. W roku tym popularne stały się skrypty do oszukiwania w LoLu, zwane BOL. Niestety dla Deni Trezyniaka, który w tamtym czasie używał tego cheata, baza danych z nickami ludzi używających BOLa została zlikowana, a Diss wysłał do Riot Games tę oto listę. Nitro nagrał wtedy film, w którym zarzucał Dissowi, że zbanował jego konto, bo jego dziewczyna przegrała konkurs przez Sergiusza. Była to pierwsza pełnoprawna drama Dissa, w której co ciekawe miał rację. Nitro cheatował, co było dość oczywiste, a jego tłumaczenie było raczej głupie. Jednak mimo braku racji, fani Nitra byli dosyć bezkrytyczni w tamtym czasie i Diss zyskał dużą rzeszę ludzi, którzy go nie lubili. Zyskał on również opinię szeryfa, jeśli chodzi o łamanie zasad w LoLu. Jednak w tej kwestii okazał się sporym hipokrytą, bo niedługo po tej aferze okazało się, że kupił on konto, co jest zabronione, i został za to zbanowany. Jednak to nie wtedy zaczęło się JD. Początku JD należy doszukiwać się w legendarnej już teraz drużynie Team Rock. Team Rock byli najbardziej znani z atmosfery, jaka panowała u nich na streamach. I z tego, że czat był tam bardzo frywolny. Mogłeś tak naprawdę pisać, co tylko chciałeś, a wyzwiska wobec członków teamu były na porządku dziennym. Wtedy też powstały dwuliterowe skróty typu JA czy JO. Żart ten zaczął przychodzić na inne streamy. Między innymi do Dissa. Na co ten zareagował w najgorszy możliwy sposób. Zamiast przyjąć to jako żart, poczuł się święcie oburzony, a za napisanie w danego czacie dostawałeś bana, a Diss cię zwyzywał. Po raz kolejny Diss nie wiedział, czym jest efekt Streisand. To dlaczego Diss reagował właśnie w taki sposób, najlepiej opisuje ten urywek wywiadu. To tak ci drażniło, że musiałeś stosować tą najzwiększoną obronę. Wiesz, no bo miałem sytuację w życiu, gdzie po prostu w życiu realnym mi dokuczano, no i też średnio sobie z tym radziłem, więc widocznie skoro to przyniosło się na internet, no to prawdopodobnie działały we mnie takie same mechanizmy. Mhm. I myślę, że to stąd tak mogło trochę wynikać. Okej. Chat na Twitchu to dość specyficzne środowisko, a na samym Twitchu są dwie rzeczy pewne. Pierwsza to, że Arkwell jest prezesem nieistniejącego klubu R oraz fakt, że jeżeli dasz się sprowokować czatu, to prowokacje zostaną zwiększone pięciokrotnie. O czym na własnej skórze dowiedział się Diss. Ponieważ od tej pory powstał nieoficjalny konkurs na wysyłanie najgłupszych wiadomości w donatach Dissa, żeby go sprowokować, oraz na wymyślenie mu jak najbardziej kreatywnego wyzwiska. Przychodzi Overpuff do Kiary, zdejmuje spodnie i mówi, żeby robiła to, co umie najlepiej. A ona leci do Dissa i go rucha na hajs. Tak, a później przylatuje smok, który rucha moją matkę. Co? Dissa syna diabła? Mam XD. Nie, to mnie rozwaliło. Syna diabła. Przychodzi Diss do pubu z papuga na ramieniu. Barman pyta, ale fajne potrafi mówić. A papuga na to, nie no co pany, przecież to ork. O nie, odstań. No, niezłe.
Wymyślne, o tak mogę powiedzieć. Sam Norbert nie pomagał sobie, bo cały czas dawał się prowokować. Oraz był toksyczny na streamach, co dawało ludziom pretekst do nienawiści w jego stronę. Moim faworytem, jeżeli chodzi o toksyczną kinematografię, jest film, w którym przez całą grę wyzywa teammate'a za bycie Grekiem. Patrz, jeśli mnie będzie wyzywał jebany kurwa Grek pierdolony jebany Grecję, pierdolę cię jak twoją ekonomię, ziomek. Gin jebany Greku. No nie no, Grek jest Grekiem i to jest jego podstawowy życiowy problem, że jest jebanym Grekiem. Po czym okazuje się, że nie było nawet z Grecji. Jak już wspomniałem wcześniej, Diss był komentatorem. I oczywiście nie było tak, że ludzie dawali mu spokój w pracy. Wręcz przeciwnie. Podczas meczu o trzecie miejsce w turnieju GeForce, obie drużyny w fazie banowania zbanowały takich czempionów, aby z ich początkowych liter ułożyć JD. Za co zostali zdyskwalifikowani, a wina za to padła na Dissa. Jednak w obronę Dissa można powiedzieć, że cały ten mecz był dosyć mocną pajacerką z obu stron. Przykładem może być to, że zmienili się oni swoimi rolami, a w 20 minucie stało się coś takiego. Tak, że wszyscy się zebrali w 5-5, jeśli ktoś nie oglądał tego meczu. Tutaj zgaduję, że padł sygnał na TS-ie, żeby się zaczęli bić. Tak też zrobili. No i tyle, no. Także można od razu sobie tutaj zauważyć, że była ta komunikacja po prostu między graczami. Także można powiedzieć, że mecz był po prostu ustawiony. Co jest moim zdaniem bardzo, bardzo po prostu nie fair. Kolejną nieciekawą historią z czasów jego komentowania był niesławny stream na Polsacie, w którym Dis zamiast komentować wolał banować ludzi piszących głupoty na czacie. Najgorszym prawdopodobnie dla Disa jednak był konflikt z Xayo. A wszystko zaczęło się po tym, jak ten dodał zdjęcie ze spinaczem w ustach z podpisem, że robi cosplay znanego i lubianego streamera. Ten napisał do niego wiadomość prywatną i co ciekawe, Xayo wyciągnął do niego pomocną dłoń. Przeprowadził z nim ludzką konwersację, tłumacząc mu, żeby ten popracował nad sobą i że nie jest on jego wrogiem. Jednak od tego momentu przez następne lata chłopaki będą się wzajemnie szczypać. Xayo będzie śmiał się z Dissa na swoich streamach, Diss będzie mówił, że jest małym, atencyjnym streamerem, czy że wybił się na pluciu winnych. Jednak Xayo był na wygranej pozycji. W międzyczasie Xayo, a za tym idzie JD, stawało się coraz większym movementem w internecie. Jakiekolwiek wspomnienie o Dissie sprawiało, że cały czat został zaspomywany dwoma literami, a samo JD pojawiało się już wszędzie. Diss dalej też robił bardzo dziwne ruchy, jak pisanie do matki osoby, która go obraziła, grożenie pozwami w stronę innych twórców, czy zwrócenie się do administracji Twitcha o ukrócenie JD. Co jak możliwe się domyślić, wywołało odwrotny efekt, a JD stawało się dzięki temu jeszcze większe. Po raz kolejny musimy tu przywołać efekt Streisand. Same JD było na tyle popularne, że wymykało się spod kontroli i jak sam Diss mówi, zaczęło wpływać na jego bliskich. W skrócie, no ktoś położył mojej siostrze znicz na szafce i napisał jej JD i podpalił ten znicz, no nie wiem, na szafce w szkole. Okej. Okay. No stary, no, jak ja się miałem z tym poczuć? Wtedy chyba realnie było mi najbardziej przykro. Oczywiście ta przykrość przeszła do złości. Winny oczywiście też się nie znalazł. Diss miał też swój niesławny challenge charytatywny, w którym jego celem było wbicie challengera w 10 dni, a jeżeli mu się to uda, widzowie wpłacą określoną kwotę na cel charytatywny. Jednak szczytny cel nie zniechęcił troli, którzy mocno utrudniali mu zdobycie upragnionego celu. W Dissie coś pękło jak nigdy i zaczęły się najostrzejsze w jego karierze wyzwiska. To stąd właśnie wzięły się szoty o wjebaniu ludzi, które wycięte z kontekstu dosyć mocno zaszkodziły jego i tak słabemu wizerunkowi. A sam Diss został zbanowany na 48 godzin na Twitchu. Takich ludzi się powinno zabrać. Nie, powinno się. To jest to szkodliwi społecznie. Takich ludzi się powinno zabrać. Diss w 2017 roku finalnie odchodzi z Twitcha, mówiąc jak to źle został potraktowany przez moderację Twitcha, jak i innych streamerów. Prawdopodobnie chodziło głównie o Xayo. Jednak Xayo chciał też wyciągnąć dłoń do Dissa w sierpniu 2017 roku. Podczas wywiadu w Januszach Esportu, w którym powiedział, że nie czuje do Dissa żadnej niechęci i że JD jest dla niego tylko i wyłącznie memem. Zaproponował mu nawet wspólne duo na streamie, co mogło być dla niego punktem zwrotnym kariery, gdyby się na to zgodził. Jednak ten wolał jak zawsze się oburzyć i zostać przy swoim. W tym też roku, bo w listopadzie 2017 roku wybuchła skandal. Streamer D'Andris wrzuca film, w którym mówi, że jego dziewczyna Sweetness zdradziła go z Dissem. Sama drama była dosyć głośna i dała ludziom kolejny powód do nienawiści wobec Dissa. Jednak jest to dosyć niezręczna sytuacja i bądź co bądź prywatna sprawa, więc przejdźmy dalej.
Pod koniec roku 2017 Xayub podczas freestylu z Olszą śpiewa przeróbkę piosenki Despacito, obrażającą Norberta. Dosyć głupi żart, jednak sam Diss odpowiedział stanowczo, wyzywając go chwilę później na walkę MMA. Co Xayub w typowym dla siebie stylu wyśmiał i powiedział, że nie chce się z nim bić. A nawet jeśli, to nie dostał żadnej oferty od Boxdela. Rok 2018 będzie dla Dissa ważnym rokiem. W listopadzie tego roku zdecydował się, że kończy ze streamingiem. Co było dobrą decyzją. Z jego charakterem i burzliwą osobowością po prostu nie nadawał się do streamowania. Każdy mógł go łatwo sprowokować i mijało się to z celem. A szoty z akcji, kiedy się denerwował, tylko pogarszały jego wizerunek. Od tego momentu zajął się nagrywaniem family friendly contentu na YouTube, który szedł mu świetnie. Na początku roku 2019 wyświetlenia jego kanału skoczyły do 10 milionów. Zaprzyjaźnił się z ekipą i dosyć mocno zmienił swój wizerunek. Od tego czasu nie było nowych shotów z wyzywaniem ludzi przez Dissa, a konflikt z Xayub został zażegnany. Ponieważ Xayub nie wspominał nic o Norbercie, to obecnie na Twitchu nie widuje się już praktycznie w ogóle JD. Nie oznacza to jednak, że Diss miał spokój. Przez następne lata dalej były incydenty związane z Dissem, jak na przykład w 2019 na PGA, kiedy to 40-osobowa grupa zaczęła krzyczeć JD obok jego stoiska. Czy w 2020, kiedy został zaatakowany przez grupę 4 osób. Jednak pomimo tych incydentów, to JD praktycznie całkowicie straciło swoje pierwotne znaczenie. I mało kto żywi obecnie do Dissa realną niechęć, a jest to zwykły mem. Diss przez ostatnie lata zmienił się z zachowania. Uspokoił się i nie reaguje już na głupie zaczepki. W międzyczasie wrócił na Twitcha i pobił rekord polski w oglądalności. W tym roku odbyła się jego debiutancka walka w MMA, którą zwyciężył, a ostatnimi czasy Xayub powiedział, że mógłby zawalczyć z Dissem. Więc możliwe, że dopchnięcie tego konfliktu jest jeszcze przed nami. Jednak niekoniecznie może być to dobra decyzja dla Dissa. Może to tylko rozgrzebać stare rany i na nowo zacząć od D. Historia Dissa to obowiązkowa lektura każdego nowo wschodzącego influencera. Genialny przykład, czego nie robić i jak nie radzić sobie z hejtem w internecie. Tak więc odpowiadając na pytanie z początku, czy Diss zasłużył sobie na wszystko, co go spotkało? Na to pytanie niestety musisz odpowiedzieć sobie sam.